I teraz niczym Wałęsa przez płot. Nie no, Abby. Brakuje tego wąsa, a zresztą ma zdecydowanie większe łapy. Ale proszę się przyzwyczaić do tego widoku, no bo jeszcze parę odcinków na pewno w jej skórze. Parę, to mogą być dwa albo trzy, nie? Ale jeszcze trochę na pewno. O, była gdzieś kombinacja, czy coś dopiero znajdę? Gdzieś coś w pobliżu. Nie wiem co, zbieram jak szalony. Nie ma gdzieś tutaj kombinacji tak po prostu. Nowe designy tortów. Dobra, jest safe. Safe na kombinację sześciocyfrową pewnie. A tu? Aha! Nie mógłbym wejść, gdyby nie stuczenie szyby. Abby się nie pieprzy łokciem twardo. Czemu nie? Ale tu nie trzeba. O, znowu 12 supli, no zaraz kolejne ulepszenie wpadnie. A jeszcze parę minut podejrzewam. Dobra, bo niech będzie parę godzin i będziemy się czołgać tak szybko jak Ellie. Ale teraz właśnie, czy ja powinienem ulepszać Abby? No przecież za dwa dni, jeśli się nie mylę, dojdzie do spotkania tych dwóch kobiet. No i właśnie wtedy chyba tym lepiej by było dla nas, żeby właśnie to Abby była ta gorsza. No łapy już będzie miała, wystarczająco przewagi po jej stronie. Ellie ma za to nóż. W sumie nóż w takim zwarciu pewnie wygrywa, no ale z takimi łapami to... Starczy złapie Ellie i mocno ją ściśnie i pęknie. Jej kręgosłup albo coś. Nie, dobra, szukam kombinacji do sejfu. Gdzieś pewnie będzie jakaś notatka, podejrzewam. O, może tutaj w biurze, chyba ktoś tu wyskoczy. A zrobię użytek z pięści. Bo chyba żadnej deseczki nie mam, ani nic z tych rzeczy. No, oczywiście najlepsze by było tej maczeta, ale... To już za dużo by było. Max szmat. A co mogę zrobić? Nic. Dobra, czyli... Przydałyby się jakieś... projekty. Rysunki techniczne, rzeczy, które można zrobić. Coś na zasadzie, że patrzysz na to później... Aha, no, no, faktycznie, czyli połączenie szmaty plus butelka to ten... I alkohol to Mołotow. Wchodźcie mi w drogę. Dobra, jak tam z nasłuchiwaniem? Czy mógłbym ich wystrzelać, ale... No, ostrza też mam. A może by tak... Po prostu. Bez marnowania czegokolwiek. Zrobić tak. A następnie. W to samo miejsce. Mina raz. I może jeszcze druga gdzieś tam. Właśnie, chyba to nie będzie konieczne. On w teorii nie powinien wiedzieć w ogóle, gdzie ja jestem. Ale co, nie, jeszcze jakiś? Nie. Tylko tył. To na spokojnie. Dobra, mamy ostrza. Zobaczymy, czy Abby jest w stanie też skręcić kark kikaczowi. No, troszeczkę go rozsierdziłem, ale... Taki po części był plan. Szybko kroczy. Z miejsca na miejsce. Dobra, chyba wreszcie zwolnił. Uspokoił się. Stracił kumpla, ale kto tam pamiętał? A, tylko ostrzami. Dobra. Czyli niczym Joel w jedynce. Dobra. Dwa z głowy. Jeszcze tylko milion. No, podejrzewam, że nawet więcej. Zdecydowanie więcej. No ale sama może jesteś w stanie ogarnąć milion zarażonych jeszcze. No ale tutaj współczuję. Bo zaczęło po kilkaset na dzień. Żebyś na pewno się wyrobiła, bo też długość życia pewnie znacząco się tutaj zmniejszyła. Służba zdrowia troszeczkę kuleje. Ja i tu bez szmat. No ale tworzymy aby co dwie. Nie, dobra, jeszcze nie ma co. Nie, ale jestem zdziwiony, że...
Abby nie jest w stanie skręcić karku klikaczowi. O, może w tej notatce znajdziemy kombinację do sejfu. Są cyfry. The combination is. Ale przeczytajmy. Bo przykro mi, że nie było mnie, gdy wróciłeś. Wygląda to pewnie tak, jakby wybuchła bomba. Ktoś musiał dać cynk Fidrze, że o naszej małej operacji z racjami stawiamy na Dziao, tego węża. Udało mi się schować część naszych rzeczy, ale obawiam się, że nasi partnerzy biznesowi nie będą zbyt zadowoleni, że przepadła ich dostawa. Ukryłam trochę zapasów w sejfie. Kombinacja to 68, 96, 89, 68, 96. Dołącz do mnie w naszej drugiej kryjówce. Czas pomyśleć, jak mamy się ewakuować. Uważaj na siebie, Mei. Czyli ten, azjatycko brzmiące imię ona, więc tłumaczy to azjatyckość tej dzielnicy, w jakiej jesteśmy aktualnie. Dobra, 68, 96. Ej, w sumie już widzę tam kombinację na całość. 689, 689. No. Szóstki oddzielające 89 rocznik przełomowy w historii Polski, aby nie patrzeć. No, zapamiętamy. Ej. To co? Jajo Faberge? Ej. Nie, ale bierzesz? Wzięła. Tego raczej nie zjesz, ale... Ej, w sumie, czy może tam? Czy od razu cofamy z kombinacją? Relikt przeszłości. Ej, chodzi o to jajo? Ej, aż bym podejrzał. Opis. Może to jest odniesienie do części Uncharted na przykład. Ej, to można wejść wyżej? Ej, można. Zanim zejdę niżej i się cofnę, albo pójdę dalej, nie daj Boże, to co jest tu? Czy coś jest tutaj? Trochę to leżało. Dobra, amunicja się nie przyda, notatka. Może rzuci trochę światła. Usłyszymy słowa prorokini. A, czyli samobójczy list? List? Chyba, że sobie na to pozwalam, ale nie zostało mi wiele czasu. Obym zdołała dotrzeć do bramy męczennicy i dostarczyła tę modlitwę. Otocz opieką moje dziecko, spraw by mi było szczęśliwe i bezpieczne. Tak wielu zginęło, odkąd wilki zerwały rozejm. Modlę się, by moja rodzina dążyła dnia, kiedy wynagrodzone zostanie to poświęcenie. Świat jest pozbawiony równowagi, zrobiłam co mogłam, by to zmienić. Dzięki tobie przetrwałam burzę, teraz muszę odpocząć. Niech niesie mnie spokojny prąd, poprowadź mnie do domu. A jak to, jak brzmiała skreślona część z pierwszej strony? Obdarz starszych mądrością, której pragną, by poprowadzić nas do zwycięstwa przeciwko wilkom. No, czyli faktycznie list pożegnalny. Znaczy, tutaj Abby widzi, jakie zło czynią wilki tak naprawdę, ale nie, nie, nie. Oczywiście jednostronność totalna. Wilki dobre, sekciarze źli. O, oczywiście. Nie, ale czemu Max? Czemu znowu Max? Trzeba było coś postrzelać. Nie, ale dobra, to co, schodzimy niżej? Może tutaj idzie skoczyć z takiej wysokości? Nie, na główkę? Może, jednak? Dobra, liczę, że jakieś rozetniesz łokieć. Ale chyba nam nie będzie to dane. O, kurde, dobra. Szczerze spodziewałem się. O, ładnie poszło. Dupek. Ej, czy można? No nie, Elin coś wydaje mi się, że nożykiem by to zrobiła. A to nie chcę musieć strzelać, dobra, ale cofniemy się do kombinacji z sejfem. No, ale oczywiście ja to przejrzę, skoro tutaj biegł zarażony. Czemu nie miałem cegły wcześniej? Tapsy, 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 tapsy. Max Szmat, znowu. Ej, ale właśnie, czy nie dostałaś buły przypadkiem? Dostałaś i to nie jedną. Przy tyle dworzyjesz. Jakoś widzicie, nie przykładam mocniejszej uwagi do tego. To jest Abby, to nie jest Ellie. Więc teraz będę mógł sobie skręcić jedną apteczkę. Podnieś szmaty. I chyba się cofnę jeszcze na górę, bo tam na pewno też jakieś były. No i może skoro jesteśmy Abby, to cegła domyślna. Ale dobra, z Eli robimy to samo. Shotgun. Przy
Przynajmniej tak wygląda. No, w sumie, bez takiej dwururki niektóre sytuacje mogłyby pewnie być tu wiele trudniejsze do przeżycia. No, ale dwururka. To są dwa pociski tylko, jakby nie patrzeć. Dwie łuski. Jak szybko przeładowuje, no tutaj szybkie przeładowanie będzie odgrywała kluczową rolę, więc tutaj może faktycznie inwestycje przy ławeczce jakieś poczynimy inne niż zwykle. No wiecie co? Tak od razu? No, da się cicho? A może to się uda. Nawet. Ale skręcenie karku, no... To jest jakiś dźwięk. No, poradzimy sobie cegłą chyba. Jakby co? Dobra, tak zwany cios, tak? Znaczy w sumie, żeby zrobić większy bałagan, mogłem tutaj bombę rzucić, ale... No teraz... No dobra, ja nie mam co marnować. Ale jeżeli chodzi o zapasy, to już chyba będzie wszystko, co? Ej, czy jak naprawdę w pobliżu bazy wilków, bo nie jesteśmy daleko, na terenie blizn, a zarażony od cholery. Dobra, save był tu. Cygiełka od razu, hehe, na podmiankę. Czy jakiś zarażony może? Może będzie krył się w sejfie? Część naszych zapasów, dziecko. Nie, bo nie aż tak, że... Azjaci nie mają aż tak poryte w głowach. Dobra, kombinacja znana. Pytanie, czy zapamiętana? Wtąd będzie szybciej. I proszę bardzo. Voila. Tak. Pamięć na miejscu. Dobra, Abby prawie w pełnym zdrowiu. Zbyt dobry stan rzeczy. Coś tu wyskoczy za dziecko? Mógłbym strzelić. A, ale brakuje kabury jeszcze. Mam nadzieję, że miejsce, gdzie faktycznie można znaleźć dodatkowe kabury jest kilka, no bo... Dobra, okej, okay, w dalszym ciągu chodzę, przeczesuję lokację dosyć wnikliwie, ale już nie tak wnikliwie jak mógłbym. No i quick cię też sobie jeszcze poharataj najlepiej. Nie, ja posiadanie dwóch slotów na bronie, ważna rzecz. Dużo ułatwia. Jest zdecydowanie szybciej. Ale powiało. Nie, dobra, ale wyposażenie w nową broń. I poharatane łokcie. Chyba gdzieś tutaj musimy iść dalej, nie? A tu! To było totalnie opcjonalne. No ale tak to właśnie wygląda. A czy coś tam było do podniesienia? Jakaś szmata być może? Gdzieś tutaj padły słowa Max Szmat? Nie, dobra, nie ma co. Lecimy dalej. Gdzieś tutaj pewnie będą żywe okazy, czyli blizny. Tak, bym obstawiał. Brama męczennicy. Zawieszenie broni zerwane, a wy tak wracacie. Nie posprzątaliśmy tego czasu? To będzie wracać. Podejrzewam, że to jest obiekt kultu religijnego. Ulala, śmierdzi progresem. Dajcie mi chwilkę, rozejrzę się tylko. A właśnie, i co ważniejsze, zmieniamy broń. Chcę sprawdzić, jak to strzela. Jeszcze nie miałem okazji. O, i warto było dla tych paru śrubek. Ja z tej strony. No ale swoją drogą, on to jest wewnątrz? Nie, na zewnątrz, okej. Okay. To też warto sprawdzić. Prorokini, chciałbym znów dołączyć do polowań. Spełnij moją prośbę i obdaruj nowym wierzchowcem, szybkim i silnym, a także nowym siodłem i nową uzdą. Czyli prośby. Dzień, stary.
Życzenia. Niektórzy dziwnie odbierają sens modlitwy. A z tej strony o co? Może coś ważnego faktycznie? Prorokini, spraw, by twoje dzieci żyły w dobrobycie i miały siłę, która umożliwi oczyszczenie tego świata z choroby i rozpoczęcie nowego życia. I to jest już fajna modlitwa. Prosisz o wiele, stary. No i tego z grubsza powinny dotyczyć modlitwy, bo... Panie Boże, daj 2 złote, to troszeczkę już słabo brzmi nawet, nie? No to pewnie zarośnięte totalnie nie przejdziemy, ale... Tu widziałem pewną możliwość. O, i drzwi. Dobra, pytanie, gdzie tu progres? W sumie w ciężarówce raczej nikt mnie nie zamknie, nie? Raczej. No dobra, jesteśmy po tej drugiej stronie. O! Dobra, exploring. Ej, ledwo! Rozumiem, że te ręce troszeczkę ważą, ale... Żeby aż tak dociążały twój lot? No, to też wygląda w miarę obiecująco, jakby mi się udało tutaj dostać, ale... Teraz będzie ciemno. Jeszcze tu, dobra. Proszę, ej, ale no nie miałem maksa w ogóle w tej broni. Może już teraz, ale... Aha, czyli bezpodstawnie bym strzelał. No, nie wiem. Szczerze, no, nie wiem. Dobra, przy okazji jest okazja, żeby sprawdzić wóz. To będzie jedna z głównych modlitw, skoro znalazła się w środku. Też pokreślona. A, czyli ktoś chciał siebie, ale być może coś dla innych poprosił, ale przynajmniej. Prorokini, być może proszę o coś niemożliwego, ale muszę to zrobić. Pobłogosław wilki swoją przenikliwością, swoją mądrością i miłością, dzięki którym porzucą swój egoizm i złożą broń. Niech dzięki tobie nastanie pokój. Chcecie pokoju? Proste. Zostańcie na wyspie. No jak się już tam nie mieszczą, na przykład, to co mają zrobić? Ale też totalnie niewzruszona. Coś tam orędownikiem pokoju, ale to nie... Musimy klepać po ryjach. No. Nie. No, ale tam na pewno gdzieś jeszcze dalej można było się dostać. Ej, a tu? W sensie nie o ten daszek mi chodziło, bardziej o to miejsce, ale nie, to już chwilę tam byliśmy. Czyli no, znowu na górę, próbujemy gdzieś tam wskoczyć dalej. Może tym razem Abby się uda jakoś. Może stąd trzeba faktycznie, ale... Czy ja stąd aby nie doskoczę? Bo tu się wydaje faktycznie troszkę daleko, ale... Ale stąd? Aha, dobra, stąd odpada. No ten dystans wygląda jak możliwy do pokonania, zwłaszcza tam dalej chyba to jest jakaś dróżka. Więc ja jeszcze raz spróbuję... Ej! Albo tak po prostu, bez skakania. No można i tak, okej? Dobra, teraz pytanie, czy warto było tu w ogóle wchodzić? Aha. I już Max. I tu Max, i tam Max. Ale to nowe. Tutaj spróbujmy. O, i pięknie. Warto było. Dobra, przejdź się dalej. Pewnikiem tam. Brak zmian kończyn dolnych. Niestety. Ej, ale tam coś jeszcze połyskiwało? Po prostu światło słoneczne tam się gdzieś przybiło. W sumie tak naprawdę, będąc tak faktycznie w 100% w skórze Abby, to nie powinienem w ogóle przystawać nigdzie na moment, bo czasu mamy niewiele. A jak każdą notatkę, zasoby, surowce. Oj, to jest jeszcze długa notatka. Kam, dzięki wielkiej znajomości mogę się doczekać, aż się spotkamy, a ja na razie dalej. Muszę pilnować tej całej prorokini blizn. Co pojmali, prorokinie? Właśnie, nie mówiłam, że w trakcie ostatniej zmiany rozmawiałam z nią. Zapytałam, czemu to robi, dlaczego nie powie swoim ludziom, by się poddali. Zaczęła od tradycyjnego pieprzenia blizn, że musimy wrócić do łono natury, że poleganie na maszynach jest takie straszne i tak dalej. Ale później powiedziała, że nie chce wojny. Że dzięki Dniu Zero przytomnieliśmy. Tego nie wszyscy, czy coś tego typu.
Zaczęło się robić ciekawie, ale wparował ten kutas Louis i ochrzanił mnie za rozmawianie z nią. Ale kiedy zaczął na nią krzyczeć, ona się po prostu do niego uśmiechnęła. Nawet kiedy ją przenieśli, a inni strażnicy zaczęli ją wyzywać i pomiatać nią, tylko się spokojnie uśmiechała, aż mi ciarki przeszły. Wszyscy mówią, że to wariatka, ale powiem ci, że... Po tym czasie z nią spędzonym zacząłem ją rozumieć. Oczywiście dalej uważam, że jej wyznawcy to pierdolone palanty, ale babka ma w sobie coś, co ludzi do niej przyciąga. Doszły mnie słuchy, że chcą ją przenieść w jakieś bezpieczne miejsce. Idziemy się w domu, uważaj na siebie, Sally. Isaac. Kurwa, zrobiłeś z wariatki męczennicę. O, czyli co, zabili ją? No i to tłumaczy ten konflikt. Na linii blizny wilki, co, zajęte? Nie, czemu te drzwi tak trzasnęły na mnie? Tak brzydko. I się nawet drzwi nie szanują Abby. No coś w tym jest. O, i proszę bardzo, jest kabura. Wygląda na broń krótką, ale no oczywiście... Weź przymocuj, zamocuj. Już możemy dwie na raz? Od razu? Tak jest, dobra. Czyli tutaj mimo wszystko bym zmienił na 9 mm i właśnie, i w ten sposób. Cyk. Zobaczymy, jaki to ma odrzut. Znaczy, ręce Abby pewnie nie, totalnie nie drgną. No, zerwiesz krzaki, siłą mięśni. Pnącza. No dobra, ale widzimy drogę dalej. Łom czy rurka? Łom czy rurka? Łom. Wielofunkcyjne narzędzie. Ale... No właśnie, wiedziałem, że coś pominąłem. A już być może któryś z was właśnie siadał do klawiatury, zaczynał pisać w komentarzu, że ej, poczekaj, wróć. A tutaj już, haha. Nie trzeba było. Jestem pewien, że jeszcze coś pominąłem. Możliwe, że po prostu na zewnątrz, ale... Ej, byłem tutaj za ladą, za kontuarem. Nie, ale chyba nie ma takiej konieczności. Da się rozwalić kotka szczęścia? No i w tym momencie tutaj powinien zarażony wyskoczyć. Taki pech. A dobra, to lecimy dalej. A tareczkę można wyłączyć, w sumie jeszcze słońce świeci. Czy ja przeskoczyłem po prostu z powrotem? Aha. Nie, dobra, to nie był progres. Ani trochę. To musi być gdzieś jeszcze coś. Inna droga. Wyżej. Może tutaj po murku. No właśnie, nie ma nikogo do podpowiedzi. To wygląda na skrzynkę. Rurka jest wyżej. Nie, dobra. To gdzie teraz? Jako Eli nie zdarzyło mi się zgubić na dłużej niż parę sekund nigdy. A tutaj? Jak będzie tu? Tam nie przeskoczę, a tutaj wiadomo, tu można iść. Luźno, ale... Ej, czy tu jesteśmy w drugiej stronie płotu? Nie, to jest w dalszym ciągu ta sama, dobrze znana strona. Czyli tutaj to mi nic nie da. Chyba. Nie, przyjrzyjmy się z bliska. Nie, no to jest za bramą. O, to jest oczywiście, że za bramą. Dobra, okej. Ale mogłoby Abby wspomnieć, że a, tutaj przedostajemy się na drugą stronę albo coś. O, jak miło. Albo jak nie miło. No, czyli jednak blizny też strzelają. Do zarażonych. No, szybsze czołganie by się przydało. Nie ukrywam. One już mogą być zdecydowanie za blisko. Ale mimo wszystko tłumik. Ula la la la, to może się kiepsko skończyć. Dobra, nie ma co.
No, impet? Ej, on też ma problem. Przyda się. Trzeba mi wyrwać krtań. Dobra, jesteśmy Abby, to można załatwić bronią białą wszystko. Tak naprawdę. I też przetestować nowe bronie. Dobra, z tamtej strony. Można przetestować broń. Ula la la la. I przeładowanie też w miarę szybkie. Dobra, tłumik. Po co? Jeden, drugi. No jasne. Zjał raczej nie. Jestem bardzo, bardzo blisko. Ale po co marnować cegły właśnie? Tych ma więcej, ale z drugiej strony tutaj cisza. Dobra, to robimy to w ten sposób. O, i szybko podbianka od razu. Co tam strzelał z krzaków? Nic nie. O, widzę cię, widzę, spokojnie. Słyszysz mnie z flanki? Może z drugiej też. Czy on widzi, wie, że tu jestem? Chyba nie. Co to, maczuga? Ho, kurde. Pewnie, że tak. Dobra, jeśli jest jeszcze jakiś... A jest. To spróbujemy go zastrzelić. I to by było chyba na tyle, nie? Jeszcze są gdzieś. Jeszcze ktoś się gdzieś ukrywa. A tam z daleka na górze, no. Kiepska okazja na testowanie strzelby, ale... No jesteś tam gdzieś? Może z pozycji leżącej będzie jeszcze lepiej? O! I ała! Dobra, jak się wyciągało strzałę? A w takim razie mam nadzieję, że ona podniesie łuk. A to nie jest za tyle blisko, żeby to sprawdzić. On jest z tej właściwej strony tej barykady, czy mi się wydawało? Że trochę zboczył. No, maczuga też dobra rzecz. Przeżył, skubany. No, wychyl się, wychyl się, wychyl się. Dobrze działa dwururka. Nawet bym powiedział bardzo dobrze. Ale jeszcze ktoś. Faktycznie tam w budynku będzie siedział? No miejscówkę miał świetną, też bym nie wychodził. Nie zrozumcie mnie źle. Ale właśnie, można podnieść łuk? Czy Abby się nie bawi w takie rzeczy? To z kolei też niedobrze. Dobra, nasłuchuję. Nasłuchuję i nic nie słyszałem. Co, zabiła się, że padła ta kwestia, czy... Młotek niby lepszy, ale siekierkę mogę zaraz uzupełnić. Znaczy uzupełnić, naprawić, ale też ostrzymało, no... Nie, robimy to w ten sposób. Oszczędzamy zapasy, Abby ma jeszcze łapy. Ej, ale tego klucza francuskiego nie idzie podnieść? Czy cokolwiek to tam jest? Moment. Chyba jestem widoczny. Przez kogoś gdzieś. Czyli co, jednak tamten budynek? Naprawdę? Zobaczymy.
Albo co, jestem naprawdę w wysokiej trawie, tu mnie nie widać. No tutaj już troszeczkę zbyt bardzo przystrzyżona. I ten smok. Nie, dobra, gdzie jest ten ktoś? Który potencjalnie mógłby mnie zobaczyć? Idę przeczesać drugą stronę jeszcze. Aby co, nasłuchując intensywnie. Biedny klikacz, co ci blizny zrobiły? Ej, wszędzie komiksy. O, dobra, może w ten sposób. Nie no, wygląda, że niby czysto. Dobra, aby co, mam młotek. Damy sobie radę. Dobra, apteczek Max, no niestety trzeba będzie uleczyć zaraz Abby. Dobra, i znowu Max. Tu się trzeba wystrzelać, obowiązkowo. Tak samo jak tu. I to jest też Max. No jednej blizny gdzieś mi brakuje. Znaczy nie na ciele, gdzieś tu w pobliżu. No albo i więcej. Ale muzyka w dalszym ciągu taka, że no coś by tutaj pewnie mogło się zaraz wydarzyć, podejrzewam. No i to zróbmy. Może ostrze też. O, na wszelki wypadek. Lepiej mieć Max w kolejnym miejscu. Może nie rzucajmy sobie tego pod nogi. Nie teraz. To nie ten moment. Ej, w sumie, ale chyba Abby jeszcze w tym odcinku nie zginęła. Czyli już faktycznie dojrzeliśmy do tego, żeby uznać ją za... bohaterkę The Last of Us Part 2. Znaczy, no, drugą tak naprawdę, ale mimo wszystko. Chyba trzeba będzie spojrzeć prawdzie w oczy, niestety. Ej, spora jest ta lokacja, tamto blizna się jeszcze może gdzieś chować. Ja to sobie jeszcze przeczeszę. Pewnie siedzieć tam w budynku obok. Ej, czyli w sumie tutaj podchodząc do okna wystawiam się na strzał, ale nikt strzelać nie chce. Co to był za skok? Abby, miałaś paść na glebę. No ale w sumie jak się jeszcze bardziej chcesz wystawić? No serio, wydaje mi się, że jest tam. Jeszcze. Gdzieś tam w tym budynku, ale to chyba nie sprawdziłem w następnym materiale. Teraz jestem wystarczająco głodny, żeby iść sobie zrobić śniadanie, więc robię krótką przerwę. Wracam najedzony. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pozdro, cześć, hej!